To jedno z piękniejszych miejsc w grze Russian Fishing 4. Ale muszę wam też powiedzieć, że moim zdaniem jedno w ogóle z piękniejszych miejsc, jeżeli chodzi o gry wędkarskie. No nic. Jak ja tam pojechał, no położył się nad tą rzeką, leżał, pił dobrej jakości wino miejscowe, jadł dobry miejscowy chleb smarowany jakimś smalcem i ogórkiem na przykład. Do tego popływał w tej rzece, zbił go i sprawdził, co u niej. I w ogóle odpocząłbym. Ale jadę niedługo na odpoczynek. Jadę też daleko i będę leżał wentylem, ale będę też dużo spacerował. I jeździł na rowerze. No i jesteśmy na chwilę dosłownie. To jest takie moje pierwsze zapoznanie. Będę trochę spacerował brzegiem. Akwen Doniec. Jest godzina 3.45, także jeszcze trochę późno. To świetny akwen, naprawdę świetny, ale ze mną często gęsto jest też tak, że mam złe od razu myśli, jak wejdę na ten akwen. Po pierwsze, jest tutaj biłga, której moim zdaniem powinno nie być, dlatego żeby gracze mogli się bawić. Jest to akwen od 20 chyba drugiego levela, która przeszkadza całkowicie łapać na przykład na żywca. I to jest duży minus. Jeżeli chodzi o drugą rybkę, jest tutaj sum, ale tego suma można akurat się aż tak nie bać. Może być większy, ale on nie jest aż taki duży. No i sum nie jest aż taki silny. Ale ta biłga jest tutaj bardzo dużym problemem i powoduje, że niestety trzeba bardzo, bardzo uważać. Do tego wszystkiego tutaj bywa różnie z braniami na tym akwenie. Czasem są bardzo fajne, ale to jest bardzo rzadko, a w większości jest lipa. No i gracze, którzy mają 22 level, a lądują na tym akwenie, to w zasadzie postoją i pójdą. Co to powoduje dalej? Na tym akwenie nie będą wracać. Znaczy nie będą wracać na ten akwen. Tak, nie będą wracać dlatego, że pierwsze skojarzenie mają takie i nie będzie gotówka płynęła. A w pewnym okresie, tak jak gracz ostatnio do mnie pisał, w tej grze jest bardzo ważne to, aby płynęła gotówka w Russian Fishing 4 lub olewać sprawę całkowicie, nie zwracać w ogóle uwagi na gotówkę, a słuchać tego koguta, który w oddali krzyczy. My dzisiaj jesteśmy w takim zapoznaniu w Russian Fishing 4 na Dońcu. Zobaczymy, co się teraz dzieje. Będziemy łowili na bardzo delikatną wędkę. Ja kilka ryb złowiłem, nawet bolenie złapałem, ale to niewielki. Nic się takiego w sumie nie działo, bym powiedział, żebym na to zwracał uwagę. Także i zbytnio zwracać uwagi nie będę. Ale zwrócę o poranku, bo to taki naprawdę bardzo krótki odcinek zapoznawczy dzisiaj, bo ja lecę opalać się. Tak, jedę na wczas i muszę być dobrze opalony, bo żona mówi, że krzani to. Tak, przyjadą z centralnej Polski, opaleni z solarium, będą krzyczeć, że oni są najlepsi. Na przykład. Albo nie, a może się mylę. Tu jest taka kładka, czekaj, gdzie ona jest? Tu. Zobaczymy z tej kładki potrafi chwycić o poranku i boleń, ale potrafi też krzyknąć jakiś fajny leń. Leń, jaki leń? Kleń. Sam jestem leń. Doniec! Dzień wolny dzisiaj, a ja muszę wam powiedzieć, że byłem na przejażdżce i ludzi tyle się jeździ, że się w głowie nie mieści. Gdzie prują? Nad wodę. Coś siedzi, to jest takie miejsce, warto zwracać uwagę na tej kładce. Czasem można tutaj fajne klenie łapać, czasem można fajne bolenie łapać, a czasem nic nie można złapać, to można wtedy skoczyć do wody. Jest dosyć głęboko, przywalić, nie przywali się wtedy i spokojnie można pływać. Zobaczmy, co podejrzewam, że boleń. Kilogramowy boleń to już jest bardzo fajnie, tutaj na tym akwenie macie też bolenia, ja uwielbiam bolenie i wszędzie za tym boleniem idę, gdzie on jest, tam ja. Fishing Planet też jest boleń na dwóch akwenach, tylko jestem ciekawy, bo pamiętajcie o tym, że Fishing Planet ryba potrafi wziąć, później jak weźmie duża, to musi się respawnować, godzinę przewijamy, zegarek i tak dalej, także tutaj jest zupełnie inna sprawa. Niech jedni wiedzą o tym, drudzy nie. W każdym razie tam ryba się musi, jak weźmie większa, to później jej nie ma i tyle, bo wzięła. Tutaj bierze, jak bierze, to bierze, a jak nie bierze, to nie bierze. Co wtedy, jak nie bierze? Nic, trzeba iść na łódkę.
Tak, albo w grze, albo gdzie indziej. Na razie bolenia zatrzymujemy. Założyłem taką oto przynętę, czy ona jest dobra w tym momencie. Nie wiem tutaj, jeżeli chodzi o Dońca. Rzućmy dalej i zobaczmy, czy coś jeszcze weźmie o poranku. Godzina 5.30. Doniec! A, dzisiaj tak... Chociaż nie, tam akurat chyba spokojnie jest. Jeżeli chodzi o Dońca, łapię też czasami na, znaczy jeżeli jestem, to nawet często na bardzo delikatnego spławika. Te mniejsze rybki, to się bardzo fajnie tutaj łapie, jeżeli są aktywne. Czy są aktywne na razie? Nie wiem. Czy boleń jest aktywny? Nie wiem. Czy ja jestem aktywny? Tak. Uprawiam teraz sport regularnie. Dbam o kondycję. No dobrze, widać, że w tym miejscu ten boleń jeden klepnął, ale czy dalej będzie klepał? Nie wiadomo, dlatego że nie wiemy... Nie wiemy, czy ta przynęta, którą żeśmy założyli, ona na pewno jest dobra w tym momencie. Ja założę sobie inną jeszcze, założę sobie tą przynętę i rzucę sobie raz i zobaczę, czy coś uderzy tutaj, czy nie. Jak nie, to rzucę jeszcze na środek i pójdziemy kawałek dalej. Coś jest, niedużego. Co to może być? Nie wiem, jaskółka. Tu jest taki bas, nie pamiętam, słonecznikowy czy jakiś. Jeżeli łapiemy taki większe to 100 gramówki, to on jest dobrze płatny. No, zobaczymy, co to jest. Zdręga, ale to będzie okoń. Jeżeli, chyba jak dobrze widzę, jeżeli bierze okoń, generalnie uciekam, chyba że jest mi potrzeba kilka okoni. Pamiętajcie o tym, że to jest delikatny zestaw i tutaj też nie możemy sobie na zbyt dużo pozwolić. No dobrze, okoń jest tej wielkości. Teraz tak, wejdźmy sobie do żywca, weźmy sobie okonia. Mam chyba kilka okoń. Ja wam mówiłem, jeżeli macie wiaderko, można w ten sposób przerabiać i łapać różne ryby. Tutaj na przykład można by łapać na przykład szczupaka na żywca. Niestety nie da rady tego robić. Dlaczego? Jest bieługa. Russian Fishing 4, mam nadzieję, że po wyjściu tej gry, wielu też graczy takich no bardziej poważnych też na to liczy, że wiele gier, znaczy wiele, te dwie, znaczy ja bym powiedział ta jedna, bo Fishing Planet to jest bez sensu, to jest i tak zabawka, to można się tylko bawić dla relaksu, to zupełnie to nie ma nic wspólnego z wędkarstwem, to jest zwykła po prostu zabawka. Nawet muszę wam powiedzieć, że gry typu Fishing Simulator są bardziej realistyczne od Fishing Planet, tam po prostu to jest symulator zegarka, jakbym nie wiem jak kombinował, to jest symulator zegarka, lubię ten symulator zegarka i lubię się w niego co pewien czas bawić, ale pamiętajcie o jednym, to nie jest żaden symulator, autentycznie Fishing Sim World jest bardziej symulacyjny i ryba się porusza, także no, tu jest jak jest. Oczywiście, no wiadomo, że każdy będzie bronił swojej gierki, niektórzy będą mówili, że to jest prawdziwy symulator. Dobra, dziękuję, niech będzie. Tutaj, jeżeli chodzi o tego okonia, no niestety twórcy tutaj muszą coś pomyśleć, mam nadzieję, że dojdą do tego, dlatego, że faktycznie, na wielu akwenach, wielu graczy nie może rzucić żywca na przykład, bo nie da rady. Nie da rady. Nie da rady i tyle. Zlikwiduje ci sprzęt, a pamiętajcie o tym, że tutaj sprzęt jest, jeżeli zlikwidowany, to będzie zlikwidowany. Co my robimy z tym okoniem? Przerabiamy go. Po co? Będę smażył. Tak. Smażone okonie, dobre, nie? Chyba mam jeszcze jednego, a jak nie, no nie mam więcej. One muszą mieć od 100 do 150. Aha, pomyliłem się, tamtego wziąłem za dużego. Także dobrze jest tutaj, dobrze jest mieć te wiaderko. Te wiaderko kosztuje około 1000 i wtedy między innymi te okonie przerabiać. Na niektórych akwenach można rzucić na żywca, tam gdzie nie ma biługi i tam gdzie nie ma potężnego suma, no ale jest to znikome. Moim zdaniem właśnie twórcy... Ja wiem, że oni tak chcieli. Tak, tak, żeby sprzęty niwelowało. Żeby nie pożałowali. Bo w pewnym momencie może nastąpić przegięcie. Zostanie taka ilość, że już wtedy nic nie pomoże. Ja dobrze życzę Russian Fishing 4. Jest to taka gierka, która jest tak skonstruowana, że faktycznie tutaj można poczuć się jak na rybach. To jest jedyna gierka, w której można poczuć się jak na rybach. Chociaż też trzeba powiedzieć śmiało, że tak jak gram na przykład czasami... Teraz to już kończę gry w te gry granie, dlatego że czekam na tą nową grę wędkarską
Call of Duty Vanquish i tam już nie będę grał absolutnie, bo nie ma opcji w ogóle, sprawa zakończona. Fishing Sim World, czy na przykład The Catch, i tak dalej, to muszę powiedzieć, że tam autentycznie często gęsto jest bardziej symulacyjnie niż Fishing Planet, bo autentycznie ta ryba się po pierwsze porusza, nie bierze jak zegarek od 8 do 8.30, a później trzeba znowu przewijać. Tak to wygląda, no ale Fishing Planet też dlatego tam... No, bardzo dużo dzieci gra, no, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i chcesz grać na pełnym luzaku, to też pamiętaj o tym, żeby umiejętnie się łączyć, bo po prostu zobaczysz jakieś miałkotanie. Tak, do słuchawek, także no, tutaj trzeba spokojnie ze znajomości zaznajamiać, bo inaczej naprawdę będzie bardzo ciężko. Wezmę tego śledzia, ja bardzo lubię śledzie, chociaż ten jest niewielki i nie jestem zbytnio z takiego zainteresowany. No dobrze, lecimy jeszcze bardziej w tą stronę, zobaczymy, czy coś bierze, czy nie, no bo ja lecę na dół. Tak. Jak mówiłem wam, jadę na wczasy i opalanie jest cholernie ważne. Zresztą ktoś powie, o czym ty bełkoczysz. Normalnie o opalaniu, a co? Czekaj, podejdziemy tutaj, rzucimy z tej kładki, gdzie jest, o Jezu, żem wleciał, gdzie jest łódka i zobaczymy, czy tutaj coś ich bierze. Pamiętajcie, że na tym akwenie jest szczupak. Spróbujemy go złapać, jak będę miał czas i nie zechce mi się znowu gdzieś indziej pójść, tam dalej. No i tutaj, jeżeli weźmie szczupak, nie mamy przyponu twardego, mocnego, no to możemy stracić ulubioną przynętę. Było jakieś klepnięcie, to dobrze wróży, bo to nie była całkiem mała rybka. Tu jest też sandacz, którego można łapać w nocy, ale on w dzień czasami bierze. Tylko tyle, że pamiętajcie, no właśnie, że trzeba uważać z tym sumem. Na przynętę, którą będziemy używali na sandacza w nocy na spina. Ten sum, który tutaj jest agresywny dosyć i potrafi wyrwać silnik z motorówki, on będzie też na tą przynętę brał. A sum tu jest chyba do 100 kg, o ile dobrze pamiętam, albo i więcej. Czyli jeżeli dobrze myślimy, że sum jest mniej więcej 100 kg, a macie wędkę delikatną, no to wiadomo, że wam połamie. To logiczne, nie? Tam coś wzięło, mnie zainteresowało, to czekaj. Ale tam może być szczupak. No, tutaj może być teraz szczupak. Szuch, cholera go wie. Na razie rzućmy. Zobaczmy. Jeżeli chodzi o tunguską, muszę wam powiedzieć, że nie jest za dobry zarobek w tym momencie. Nie, obleciałem trochę, uznałem, że też na spławik. Na spławik bierze, na spina tak jakoś gorzej, na te mniejsze rybki. A ja, jeżeli nie bierze bardzo dobrze na tunguskie i jawie, to wychodzę. Dlatego, że tam jest ta bardzo szybka płynąca woda i ja... Nie lubię. Jeżeli nie bierze, to wychodzę. Nie mogę patrzeć na to wtedy szybko płynącą wodę, jak nie bierze. Jak bierze, to co innego. Wtedy stoję i łowię. Podejrzewam, że może być ten bas, co wam mówiłem przed chwilą. Dobrze widzę? Czekaj. Tak, bas słoneczny. Jest to rybka bardzo piękna, bardzo fajna i daje sporo punktów, jeżeli chodzi o Russian Fishing 4, ale musi być osobą, musi być rybą pełnoletnią. Widać od razu, że ta ryba nie jest pełnoletnia, czyli możemy ją spokojnie wypuścić, ale coś tutaj może siedzi jeszcze oprócz tego basa. Na razie zobaczmy z tą samą przynętą. Tutaj generalnie trzeba uważać właśnie z przynętami. Te przynęty, co mamy takie droższe, tak jak miałem wcześniej nałożoną, czy za to, co robimy sami, czy dostaliśmy od kogoś, czy możemy kupić, to generalnie trzeba uważać tam, gdzie jest szczupak właśnie, bo jednak... No, jedno klepnięcie i może być palu. Chociaż ze mną to jest tak, że jakoś ja mam farta, jeżeli chodzi o szczupaka. Tak, ja mam farta, jakiegoś mi tak nie przegryza. Nie mówimy oczywiście o akwenie... Jaki to jest? Wołkow? Zawsze zapominam. Bo tam one przegryzają nawet wędki. Tak, jak wrzucisz wędkę do wody, to przegryzie i ją. Tą wędkę. No, mówiłem, jest większy. No, gitara, co? Bardzo lubię te rybki. Kiedyś powiedział mi nieżyjący już dziadek, który uczył mnie jeździć samochodem, jak byłem bardzo mały, powiedział do mnie, że nie sztuka jechać szybko. Sztuka jest i nauczyć się jeździć wolno. I to prawda. Jeżeli umiesz jeździć wolno, to dasz radę i szybko. A często, to jak widzicie, ci, tych, co jadą szybko, to jak zaczynamy jechać na wolnych trasach, to oni nie potrafią jechać. I podobnie jest z rybą.
duża ryba, ale naucz się też łapać małe ryby. W wielu akwenach dużą rybę da radę złapać szybciej niż mniejszą, bo ona po prostu bierze wszędzie, bo ma sprzęt wam zlikwidować. Tak. Łapać też mniejsze ryby. I to jest gigantyczna frajda. One są bardzo, bardzo, bardzo ładne, bardzo kolorowe. No dobrze, widać, że coś tutaj siedzi, ale zobaczmy jeszcze tutaj dalej. Coś pokombinuję, jeżeli Doniec mnie zachwyci dzisiaj braniami, bo on mi się wizualnie bardzo podoba, jest tutaj żywy relaks, to znowu posiedzę pewno 2-3 dni. Wszystko zależy od tego, co się wydarzy. Nie wiem, jak ten sazan tutaj bierze, no ale jeżeli będzie brał większy, no to jakby nie było, nam połamie łapy po prostu, nie? Albo nogę na przykład, nie? Albo łydkę. No wiadomo, jeżeli będzie brał duży, duży sazan, to może być dosyć nieprzyjemny. Dobra, bierzemy na speeda. Łódkę biorę, jak już wiem, że jest sens dla mnie tą łódkę tutaj sprawdzić, wykorzystać i tak dalej. Na razie jest ona mi niepotrzebna. Poczekajcie, spróbuję tutaj wjechać, ale to niebezpieczne miejsce, ale zobaczmy. Przynętę mamy taką, że jakbym stracił to... to pal go licho. Zobaczmy, czy coś tutaj pływa. Dzisiaj jest 15 sierpnia, a jutro macie nową grę myśliwską, ci co lubią tego rodzaju gierki. Dostępna na PC-cie, na Steamie widziałem ją, ale chyba też na Epiku, trzeba zerknąć. Na PlayStation od razu 4 i 5, czyli będzie miała też i łatkę na piątkę, żeby lepiej chodziła na Xboxa również. Ja nie jestem zainteresowany, tamta mi wystarczy, którą grałem, też już nie mam czasu na nią absolutnie. Nie, no. Sprawa zakończona dla mnie. Ale niektórzy chcą zacząć nową przygodę myśliską, także informuję was, że jest nowa gierka. Można sobie zwrócić uwagę. Gra wędkarska Call of the Wild Wędkarz 31 sierpnia. Pamiętajcie, pecety, konsole ciut później. Co to? Co to jest? Kleń! Ale mały. Ale należy pamiętać tak, że jeżeli jest mały, to będzie się zaśmiał. Dlatego, że teraz chcę, żebyśmy zapali większego. Tu może pływać większy, nie wiadomo. Rzućmy jeszcze raz. No i można sprawdzić też inną przynęt. Tutaj są kleje, czasami te klenie biorą bardzo fajnie i bardzo, bardzo ładne kleniki biorą. Ale czy on teraz tutaj pływa w tym miejscu i czy on chce taką przynętę? Nie wiadomo. Stanisław, który jest na akwenie na tą chwilę, nie wie, ale coś już też małego, ale ciutek większego niż tamto chyba. Zaraz zobaczymy. Chyba znowu kleń, nie jestem pewny. Tak, ciągle niewielki, ale jednak większy. Co to oznacza? Na razie nie zmieniać przynęty, a spróbować jeszcze raz. Tutaj naprawdę jest relaks na tym dońcu. To jest kawał dobrej roboty, jest to... Czy jest w innej grze taki bardzo relaksujący akwen? Fishing Sim World jest kilka, które mnie relaksują. Fishing Planet... Brazylia chyba. Brazylia i te Kongo. Te dwa akweny chyba tak bardzo mnie relaksują. Do pewnego stopnia oczywiście. O! Wędkę mi chciało połamać. No. Koźwa, agresywna ryba. Będzie kleń, pewno kleń tu siedzi, tak podejrzewam. No, widzicie? Zaczęło się od ryby 70, tam chyba 2 gramy. Później było poniżej pół kilograma. Stanisław nie odpuścił. Jako wędkarz, który łowi od dawna. Łowił nawet, co niektórzy jeszcze, ta spod nosa im wycierano. Gila to. To jak złapał mojego kleja, to od razu nie uciekł. Nie, spróbował złapać większego. I doszedł w końcu do jeszcze większego. Chociaż te 2 kilo to jeszcze... Znaczy, to jest ładny klej, ładny, ładny, ale można złapać dużo, jeszcze dużo większego. Prawdopodobnie tutaj siedzi coś, tylko trzeba by dobrać odpowiednio przynętę.
I co ważne, jesteśmy blisko bazy. Nie zerknąłem teraz, czy w kawiarni potrzebują klenie, bo jakby potrzebowali klenie w kawiarni, to w ogóle wtedy dwa w jednym. Więcej gotówki wtedy, no. Chyba znowu miniatura, ale ja bym tutaj posiedział, nie wiem, czy, znaczy teraz nie, bo teraz idę autentycznie na dwór i posprawdzał różne przynęty takie innego rodzaju. Najpierw założę tą zieloną z ciekawości, poczekajmy i klepnę tu. Trzeba by teraz dopracować, którą on najbardziej chce przynętę, bo on będzie, widać, że będzie brał, tylko żeby odizolować trochę te małe. Można by dać ciutek większą, można by, ja zaraz sprawdzę na innej wence. Na większą trochę przynętę i zobaczymy, czy będą większe brały, bo tutaj widać, że coś siedzi, nie? Tylko wezmę inną wędkę i damy taką 12-gramową na koniec i zobaczymy, czy coś weźmie. Tak, siedzi. Czekaj, weźmy wędkę. Potrzebuję tego 12-gramowego. Zwijanie na 30 i walnę tak. Haczyk mam chyba duży 4 albo duży 2, a może duży 8. No, zobaczymy. Na razie. O! No właśnie. Teraz będzie już większy. Nie aż taki duży, no ale kilogram przekroczy. Trzeba doprecyzować teraz. Ja dzisiaj coś będę się na pewno jeszcze bawił, chociaż jest ładna pogoda i plecy opalam, głównie tym jestem zajęty i patrzę, jak żona maluje ławkę. Pomagam przestawić jak trzeba. No, prawie kilo, już lepiej, nie? Tamten większy, ten większy. Trzeba by tutaj popróbować teraz z większymi przynętami, z większym hakiem i zobaczyć, bo siedzieć siedzi, nie? Siedzieć siedzi i coś tutaj pływa. Pływa klej na pewno, może coś jeszcze pływa, może boleń, cholera go. Ale teraz pusto, nie? Większa przynęta, nie było większej ryby i na pusto. Ja jeszcze spróbuję. To mój pierwszy pobyt, znaczy pierwsza chwila teraz z powrotem na Dońcu, także nie wiem, co on tu bierze, jak bierze, ale zobaczę tą większą, ale czerwoną, ale jednak nie. Wezmę z czerwonym to, ale jednak nie. Wezmę zieloną. O, wezmę zieloną. Tą. A zmieniłem? Czekaj, tutaj tak bywa, że on czasem... O, dobra. Że on czasem nie zmieni. Widzę, że żona już mnie atakuje, pewną ławkę trzeba przestawić. Teraz kończymy. No. Fajny akwen. Doniec jest bardzo fajny akwen. Ta biługa moim zdaniem jest problemem tutaj. Nie powinno jej być. To jest akwen od początkowych leveli. Gracze się uczą ciągle levelować, zarabiać. I nie powinno się w ogóle wpuszczać do tych pierwszych akwenów. Bo to jest pierwsze akweny w zasadzie. Ryb, które z, nie to, że rozwalą wam sprzęt, ale rozwalą wszystko. No ale ja mam nadzieję, że twórcy wielu tych kilku gier w zasadzie wędkarskich powoli będą przeglądać na oczy też w wielu sprawach. Będą się uczyć, bo tak jak właśnie teraz wychodzi ten Call of the White Wędkarz, czyli duży deweloper, no to jedna gierka ze strachu wydaje się bardzo szybko przed tą grą, bo wiedzą, a kto ją kupi.
No. Za co? Za ile w ogóle? Tak. No. Tak to jest. Patrz! Siedzi! Widać ewidentnie, że siedzi. Proponuję dopracować przynęty i czerpać korzyści z łapania ryb w ten dzień wolny od pracy. Chociaż niektórzy mają wolne cały czas. Miejsce 85-164 z tej kładki. Widać, że klęk jest bardzo blisko bazy. Nic, tylko spokojnie wędkować. Do następnego spotkania. Ja lecę na dwór. A, jeszcze jedno. Pamiętajcie, że jak chcecie, tutaj jest ten Stanisław YouTube czat spokojny, nie ma żadnych cwaniaczków. Można spokojnie między sobą pisać i gadać. Cześć!